W miniony weekend drugoligowcy rozegrali ostatnią kolejkę w ramach rundy jesiennej. Hitem tej serii gier było starcie Olimpii Grudziądz z Widzewem. Ciekawie zapowiadało się też spotkanie Radomiaka z Górnikiem. To jeszcze druga porcja spotkań 17 kolejki. Ale na początek znów zaległości. Mecz 14 kolejki pomiędzy Błękitnymi Stargard a Radomiakiem Radom rozegrano w środę 31 października. W Stargardzie w zasadzie od samego początku Radomianie nie pozostawili gospodarzom złudzeń i bardzo szybko otworzyli strzelanie w tym meczu. Była czwarta minuta, gdy sprytem wykazał się Bruno Lusz, pokonując Rzepeckiego. To natomiast 35 minuta i rzut rożny dla Radomiaka. Popatrzmy, Rzepecki broni strzał Kaputa, jest poprzeczka, a po chwili zawahania obrońcy wykorzystał Maciej Świdzikowski. Na 10 minut przed końcem pierwszej połowy dwubramkowe prowadzenie Radomiaka, a jeszcze przed przerwą udało się podwyższyć wynik. Wszystko zaczęło się od tego błędu bramkarza Błękitnych, Mariusza Rzepeckiego. Radomianie bardzo szybko przenieśli piłkę ponownie w okolice pola karnego gospodarzy. Jest tutaj Leandro, dośrodkowanie, uderzenie przewrotką, a Junpei Shimura zablokował ten strzał ręką. Będzie więc 11 dla Radomiaka w 41 minucie tego spotkania. Niezawodny Leandro Rossi egzekutorem tego rzutu karnego, pewny strzał i do szatni zawodnicy schodzą przy stanie 3-0 dla gości. Druga połowa to ciąg dalszy ofensywnych popisów Radomiaka. W 56 minucie sprytnie rozegrany rzut rożny i gol autorstwa Rafała Makowskiego. Precyzyjny, płaski strzał, 4-0 i jeszcze dużo czasu przed Radomiakiem na kolejne zdobycze bramkowe. Te przyszły w ostatnim kwadransie. W 78 minucie akcja prawą stroną, piłka wyłożona jak na tacy do Jakuba Rolińca, który dopełnia formalności. 0-5 już na boisku Błękitnych, no a gospodarze byli zupełnie bezradni. Dzieła zniszczenia dopełnił w 83 minucie Patryk Winstal, który ustalił wynik meczu na 0-6, pieczętując to naprawdę bardzo efektowne zwycięstwo Radomiaka. Zarówno Rozwój Katowice, jak i Resowia w dwóch ostatnich meczach zdobyli komplet punktów. Rozwój wygrał kolejno z Gryfem i Rowem, Benjaminek z Rzeszowa pokonał z kolei Olimpię Grudziądz i Olimpię Elbląg. W Katowicach pierwszy groźny atak w 11 minucie. W ofensywie gospodarze długa piłka z głębi pola, Mateusz Wrzesień urwał się obrońcom i strzałem po ziemi dał Rozwojowi prowadzenie. Wrzesień zaczął też strzelanie w meczu z Gryfem, wówczas skończyło się na zwycięstwie Rozwoju 2-1. Odpowiedź Resowi w Katowicach nadeszła niedługo po zmianie stron. Zaskakująco szybko rozpoczynają akcję zawodnicy Beniaminka. Piłka trafia do Kamila Antonika. Antonik w polu karnym broni Soliński, a po chwili piłka odbija się od Bartomeja Buczka i w takich okolicznościach pada gol wyrównujący. Buczek został ostatecznie bohaterem tego meczu, bo 5 minut później ten sam zawodnik stanął przed kolejną okazją. Tym razem wykonywał rzut wolny. Popatrzmy, 5-osobowy mur zawodników Rozwoju. Bartłomiej Buczek nad tym murem nie sięgnął piłki, bramkarz, i po tym precyzyjnym uderzeniu w okienko goście są na prowadzeniu. Rozwój szukał jeszcze swoich szans i kontynuowania serii meczów bez porażki, ale ta sztuka katowiczanom już się nie udała. Resowia wygrywa tym samym trzeci ligowy mecz z rzędu. Bardzo trudny czas mają ostatnio piłkarze Siarki Tarnobrzeg. 5 porażek w 5 poprzednich meczach. To wszystko sprawiło, że drużyna, która sezon zaczęła świetnie, przed meczem ze Skrą Częstochowa miała raptem 1 punkt więcej niż Beniaminek. Mogłoby się wydawać, że Częstochowa to dla gości idealne miejsce do przełamania, ale boisko te przypuszczenia zweryfikowało, bo to Skra od samego początku groźniej atakowała. Tutaj wyratował jeszcze Siarkę przed utratą gola Krupa, a bardzo bliski szczęścia był Damian Nowak. Teraz na zegarze już 92 minuta, ciągle 0-0, a rzut rożny wykonuje Skra. Centra w pole karne, strzał głową, zamieszanie w polu karnym, mamy bramkę na 1-0. Ogromna radość gospodarzy, bo w jednej z ostatnich akcji meczu Damian Nowak zapewnia Skrze 3 punkty. Siarka coraz bliżej strefy spadkowej. Najciekawiej w tej kolejce zapowiadało się spotkanie Olimpii Grudziądz z Widzewem Łódź i już na wstępie możemy zdradzić, że to widowisko zdecydowanie nie zawiodło. Na fotelu lidera przed tym spotkaniem Widzew Olimpia była 6, głównie za sprawą ostatnich kiepskich wyników. Zespół z Grudziądza wygrał ostatni mecz 15 września w Katowicach z Rozwojem. Tutaj piłka znalazła drogę do bramki gości w 28 minucie po strzale głową Przemysłowa Kity, ale sędzia nie uznał tego gola, bo faulowany był chwilę wcześniej obrońca Widzewa Marcin Kozłowski. 5 minut później kolejny stały fragment gry dla Olimpii, tym razem rzut wolny. Radzi sobie defensywa Widzewa i po chwili goście wyprowadzają zabójczy kontratak. Prawą stroną urywa się Daniel Mąka. Mąka pokonuje z piłką kolejne metry. Wychodzą trójką zawodnicy Widzewa. Daniel Mąka wykłada piłkę do Macieja Kazimierowicza, a ten popisuje się kapitalnym uderzeniem pod samą poprzeczkę. Widzew na prowadzeniu.
Lider z Łodzi kilka minut później poszedł za ciosem. Znów aktywna była prawa strona boiska, jeśli chodzi o ofensywę gości. Po tym wyrzucie z autu Daniel Mąka znów przy piłce, a akcję zakończył skutecznie Mateusz Michalski. Uderzenie przy samym słupku i 2-0 prowadzi już Widzew. Na tym etapie wydawać by się mogło, że 3 punkty Widzew ma już w garści. Zwłaszcza, że rezultat 2-0 utrzymywał się do 89 minuty. No ale popatrzmy, co wydarzyło się w końcówce. Rzut rożny dla Olimpii. Po chwili piłka jeszcze raz leci w pole karne z prawej strony. Zobaczmy, jest próba oddania strzału przewrotką i jest Konrad Hanzlik, który daje gospodarzom nadzieję na to, że choćby punkt jest jeszcze w zasięgu. Trafienie Hanzlika w ostatniej minucie czasu podstawowego, no a po 60 sekundach kolejna próba Olimpii. Tym razem piłka z głębi pola w okolice 16 metra. Tam jest Przemysław Kita. Kita świetnie wypracował sobie pozycję i z rywalem na plecach doprowadził do remisu 2-2. Fantastyczna końcówka meczu w Grudziądzu, ale to jeszcze nie koniec. Doliczony czas gry. Piłka znów wędruje w pole karne Widzewa, a tam Radosław Sylwestrzak fauluje rywala, a sędzia wskazuje na wapno. Rzut karny dla Olimpii. Robert Ziętarski kontra Patryk Wolański. Popatrzmy, broni Wolański, ale po chwili Ziętarski dobija i faktem staje się fantastyczny comeback Olimpii. 3-2 dla gospodarzy po niezwykłym finiszu tego meczu. Mecz w Elblągu. Olimpia kontra Elana Toruń. Faworyt mógł być przed tym spotkaniem tylko jeden, bo Olimpia zamykała przed tą kolejką ligową stawkę, natomiast Elana zajmowała drugą lokatę. Niespodziewanie mecz rozpoczęła jednak od ataków drużyna gospodarzy. Tutaj widzimy pierwszą szansę Michała Fidziukiewicza, uderzenie z ostrego kąta, ale radzi sobie czujny między słupkami Mrozek. Chwilę później znowu w ofensywie zespół Adama Noconia. 5. minuta na zegarze, Sedlewski prostopadle w kierunku Fidziukiewicza. Michał Fidziukiewicz! Tym razem ten strzał nie był tak dobry jak poprzedni, ale Mrozek nie popisał się między słupkami i Olimpia objęła prowadzenie. Punkty zdobyte w spotkaniu z wiceliderem byłyby dla Olimpii bardzo cenne, zwłaszcza, że przed tygodniem w meczu z Resowią zespół z Elbląga poniósł pierwszą porażkę pod wodzą nowego trenera. Odpowiedź Elany przyszła jednak bardzo szybko. 10. minuta meczu, szybka akcja gości lewą stroną. Zobaczmy, to już pole karne. Wyłożenie piłki do Filipa Kozłowskiego, a napastnik Beniaminka w taki sposób zdobywa swojego gola numer 10 w tym sezonie. Raptem 5 minut na prowadzeniu byli więc zawodnicy z Elbląga. No a po zmianie stron kolejne ataki piłkarzy Elany. 55. minuta tego meczu. Piłka na lewym skrzydle. Tutaj jest Stefanowicz. Zagrywa do środka. Damian Zagórski. Błyskawiczne wyłożenie do Dominika Kościelniaka. I po trafieniu pomocnika Elany jest już 2-1 dla przyjezdnych. Przed tygodniem Elana uratowała punkt w meczu z Olimpią Grudziądz za sprawą gola zdobytego w 97. minucie. A tutaj to zespół z Torunia miał za zadanie do końca pilnować prowadzenia. Ta sztuka gościom się jednak nie udała, bo w 87 minucie błąd defensywy wykorzystał Eduardo i został po chwili sfaulowany w polu karnym. Jakub Bojas będzie wykonawcą tej jedenastki. Mrozek był bliski skutecznej interwencji, no ale nie uchronił swojego zespołu przed utratą gola. Olimpia Elana 2-2. Już bez Dariusza Fornalaka, za to z Markiem Wleciałowskim w roli trenera, Ruch Chorzów przystępował do spotkania z Pogonią Siedlce. Rywal, delikatnie mówiąc, nie kojarzył się kibicom gospodarzy dobrze, bo w kwietniu, jeszcze na zapleczu Ekstraklasy, Ruch przegrał z Pogonią Przycichej 0-6. Teraz obie drużyny mierzyły się szczebel niżej, obie od początku sezonu zawodzą. W Chorzowie do przerwy bez goli, a to już 55. minuta. Pogoń lewą stroną, pociecha, dośrodkowanie pada łupem Andrzeja Rybskiego i niespełna 10 minut po zmianie stron prowadzenie obejmują przyjezdni. To byłby bardzo kiepski początek trenera Wleciałowskiego w Ruchu, no ale jego podopieczni mocno zabrali się do roboty po tym straconym golu. Tutaj jeszcze strzał w boczną siatkę. To już 80. minuta. Popatrzmy, przy piłce gospodarze, dośrodkowanie z głębi pola, prosto na głowę Artura Balickiego. Znakomicie rozegrali to zawodnicy Ruchu, no ale remis to ciągle nie był rezultat, który by gospodarzy cieszył. Do samego końca trwała więc walka o zwycięstwo, a to już 4. minuta doliczonego czasu gry. Daleka piłka do przodu, Balicki, strącenie, po chwili zgranie do Jakuba Kowalskiego. Kowalski sam na sam ze Smouchem i to jest gol rozstrzygający to spotkanie. Ruch w ostatniej akcji meczu gwarantuje sobie 3 punkty i pozytywne nastroje po debiucie nowego szkoleniowca. Znicz Pruszków kontra Row Rybnik. Goście przegrali swoje spotkanie przed tygodniem niezwykle pechowo, w meczu z Rozwojem dominując przez cały mecz i tracąc 2 gole w końcówce. Znicz z kolei dał sobie wbić Wejherowie aż 5 bramek i tym razem chciał się odkuć, a okazja do tego nadarzyła się już po upływie 22 minut, gdy Aleksander Łubik sfaulował rywala w 16. Maciej Machalski podchodzi do piłki, broni jego strzał Łubik, ale dobitka Machalskiego nie pozostawia już złudzeń. W tym spotkaniu zespół gości prowadził Mateusz Kurc, który dotychczas był asystentem w sztabie trenerów Buchały i Sieklińskiego.
Powody do radości tymczasowy trener Rowu miał w 44 minucie, gdy Przemysław Brychlik popisał się skutecznym wykończeniem i doprowadził do remisu. W tym momencie wydawało się, że to piłkarze z Rybnika zejdą do szatni w lepszych nastrojach, no ale raptem minutę później jest jeszcze atak Znicza. Rackiewicz na lewym skrzydle, dośrodkowanie do Dariusza Zjawińskiego, a Zjawiński efektownym szczupakiem ponownie daje Zniczowi prowadzenie. 2-1 dla Znicza po pierwszych 45 minutach, z kolei druga połowa przyniosła zdecydowanie więcej brzydkich fragmentów i kartek. W 55 minucie drugą żółtą kartką ukarany zostaje Michał Rostkowski, który pierwszy kartonik obejrzał raptem 2 minuty wcześniej. Niespełna kwadrans później siły się wyrównały, bo Piotr Klepczarek za swój faul również obejrzał po raz drugi żółtą kartkę i był zmuszony opuścić boisko. Na tym kartkowanie się jeszcze nie skończyło, a na 15 minut przed końcem czasu podstawowego wyleciał z boiska też Krystian Kujawa. Obrońca Rowu sfaulował Kubickiego, a goście kończyli w 9. Grę w przewadze udało się Zniczowi wykorzystać w minucie 78. Wówczas gospodarze wyszli trójką do ataku, piłka trafiła do Jakuba Zagórskiego, a ten postanowił nie kombinować, tylko zakończyć tę akcję w pojedynkę. Świetny strzał, który ustalił wynik meczu w Pruszkowie na 3-1. Row znów kończy mecz bez punktów. Naprawdę dobre spotkanie obejrzeli ci, którzy w niedzielne popołudnie wybrali się na Izo Arenę w Boguchwale. Tam Stalowa Wola grała z Gryfem Wejherowo i już w 20 minucie gospodarze mieli fantastyczną okazję w postaci rzutu karnego. Faulowany był tutaj Trąbka, do piłki podszedł Michał Mistrzyk, ale lepszy w tym pojedynku Szymon Więckowicz. Zamiast prowadzenia jest więc falstart zawodników Stali, chociaż już 5 minut później jest kolejny ich atak. Znów aktywny Trąbka, tym razem uderza, Więckowicz paruje tę piłkę przed siebie, co błyskawicznie wykorzystuje Adam Waszkiewicz. 1-0 dla Stali. Teraz minuta 30 i rzut rożny dla Gryfa. Gryf już w poprzedniej kolejce w meczu ze Zniczem pokazał, że rzuty rożne są ich mocną stroną, a tutaj kolejne potwierdzenie. Piotr Kołc na 1-1 w Boguchwale. Pierwsza połowa tego meczu to była wymiana cios za cios. 2 minuty po trafieniu wyrównującym znowu jesteśmy pod polem karnym Gryfa. Dziubiński głęboko dośrodkował. Wydawało się już, że nic z tego nie będzie, ale udało się zawodnikom Stali z tej pozornie zakończonej akcji doprowadzić do gola na 2-1. Znów tym, który kończył, był Adam Waszkiewicz. To pierwsze trafienia Waszkiewicza w tym sezonie, od razu 2, no ale znów jego gol nie dał radości na długo. Oto 35 minuta, podanie do Pawła Czychowskiego. Czychowski szuka pozycji do strzału, broni Konefał, ale przytomnie dobija ten strzał Maciej Koziara. W ten sposób w ciągu 10 minut kibice w Boguchwale obejrzeli 4 gole i do przerwy Stal remisowała z Gryfem 2-2. Dalsze emocje po przerwie. W 59 minucie rzut rożny ma Stal, piłka dośrodkowana na bliższy słupek, gdzie Piotr Mroziński trącił piłkę głową i pokonał młodego bramkarza Gryfa. Na to trafienie gościom nie udało się już tak błyskawicznie odpowiedzieć. W zasadzie to nie udało się odpowiedzieć w ogóle, bo ostatnie słowo należało do Michała Mistrzyka. Źle zachował się w tej sytuacji Więckowicz, Robert Dadok oddaje piłkę Mistrzykowi, Michał Mistrzyk wykorzystuje to zawahanie Liberackiego, jest już sam na sam z bramkarzem i tym razem się nie myli. W 20 minucie przy rzucie karnym górą był Więckowicz. Tym razem Mistrzykowi udało się już pokonać bramkarza i tym samym zakończyć strzelanie w tym szalonym meczu. 4-2 wygrywa Stal. Rozpędzeni po rozbiciu błękitnych Stargard, piłkarze Radomiaka Radom kolejne punkty w ligowej tabeli chcieli sobie dopisać po spotkaniu z Górnikiem Łęczna. Tym razem zadanie miało być trudniejsze, bo 2 ostatnie mecze Górnik wygrał, nie tracąc ani jednego gola. No ale tutaj goście gola stracili szybko. Już w 14 minucie Rafał Makowski pokonuje Rojka i Radomiak prowadzi. 10 minut później kolejna szansa dla miejscowych, tym razem po rzucie rożnym. Jak będzie teraz? No, przeszła ta piłka i wpada do siatki. Nie ma tutaj sygnalizacji pozycji spalonej. Mike Karwot na 2-0, no a przecież nie minęło jeszcze nawet 25 minut meczu w Radomiu. Druga połowa wyglądała podobnie, bo nadal to gospodarze byli stroną, która atakowała. To 61 minuta. Ale teraz w ataku Radomiak, czy to się skończy bramką? I mamy rzut karny. A więc będzie kolejna świetna okazja dla Radomiaka. Leandro, bardzo pewnie wykonana jedenastka przez Brazylijczyka, zresztą to już chyba nikogo nie dziwi. 3-0, a do końca jeszcze około pół godziny. W 68 minucie znowu w roli głównej Mike Karwot, który zdobył wcześniej gola na 2-0. Znów Karwot, ależ to był strzał Majka Karwota! Drugi gol niemieckiego pomocnika! Rozwiązał więc swój prywatny worek z bramkami w barwach Radomiaka Karwot i zrobił to z naprawdę solidnym przytupem, bo od razu skompletował hat-tricka. Trzeci gol autorstwa Niemca padł w 74 minucie po rzucie rożnym i precyzyjnej centrze na bliższy słupek. Goście swojego gola honorowego zdobyli jeszcze w 79 minucie. Tutaj też zaczęło się od rzutu rożnego, a na listę strzelców wpisał się po małym zamieszaniu Tomasz Midzierski, no ale przy stanie 1-5 raczej nikt nie mógł już liczyć na większe emocje.
Tym samym w ciągu 5 dni Radomiak zainkasował 6 punktów, zdobywając przy tym 11 goli. Na koniec Bełchatów i mecz PGE GKS-u z Błękitnymi Stargard. Błękitni to taki rywal, który GKS-owi od dawna nie leży, ale tym razem piłkarze ze Stargardu przyjeżdżali po solidnym laniu od Radomiaka, więc o dobrą atmosferę w zespole było trudno. Od początku tego spotkania przewagę osiągnęli zawodnicy gospodarzy i pierwszy efekt tej przewagi przyszedł w minucie 30. Piłkę na prawej stronie boiska otrzymał wtedy Bartosz Biel. Biel skutecznie dryblował, aby po chwili samemu zakończyć tę akcję golem na 1-0. Dalsze ataki Bełchatowa po zmianie stron. To 65. minuta, Emil Tiakane śmiało szarżuje lewą stroną, płaskie wstrzelenie piłki, odbija na moment Rzepecki, ale zaraz potem jest Mateusz Szymorek tam, gdzie być powinien. 2 bramkami prowadzili już gospodarze, no a minuta 77. przyniosła 3. gola. Świetna centra z lewej flanki i jeszcze lepsze uderzenie głową autorstwa Bartosza Biela. To już rezultat 3-0 dla PGE GKS-u, którego roztrwonić nie było można. Błękitni swoją okazję, najlepszą do zdobycia gola, mieli jeszcze na 10 minut przed końcem. Po zagraniu piłki ręką w obrębie 16 goście wykonywali rzut karny. Piotr Kurbiel szukał swojego 4. gola w tym sezonie, ale fatalnie się pomylił i GKS zakończył to spotkanie z czystym kątem. Oto wyniki meczów 17. drugoligowej kolejki. Radomiak znowu gromi. Skra przedłuża czarną pasę siarki, natomiast Ruch rzutem na taśmę inkasuje 3 punkty w debiucie trenerskim Marka Wleciałowskiego. GKS pewnie ogrywa Błękitnych, a po ogromnych emocjach Olimpia Grudziądz dopisuje sobie komplet punktów po spotkaniu z liderem. 2-2 w Elblągu, w Katowicach górą Resowia. Znicz wygrał z Rowem 3-1, a Stal z Gryfem 4-2. Tak wygląda ligowa tabela na półmetku sezonu, po odrobieniu wszystkich zaległości. Na czele Widzew z 4 punktami przewagi nad drugim Radomiakiem. Trzecia jest Elana, która ma 32 oczka. Najbliżej tej zielonej strefy GKS Bełchatów i Olimpia Grudziądz, która ma o punkt mniej. Jeśli zaś chodzi o dolną część tabeli, ostatnie miejsce zajmuje Pogoń Sielce, która ma teraz tyle samo punktów co Olimpia Elbląg. Po 16 punktów na koncie Rowu Rybnik i Rozwoju Katowice, tuż nad kreską Siarka, która sezon zaczęła przecież doskonale, a także Gryf. Po rozegraniu 17 spotkań liderem klasyfikacji strzelców Leandro z 11 trafieniami. 10 goli ma na koncie Filip Kozłowski, 9 trafień Patryka Szysza. Po 8 bramek zdobyli jak dotąd Dziubiński, Paluchowski i Wojciechowski. A w kolejny weekend już pierwsza z 4 zaplanowanych na ten rok kolejek rewanżowych. Górnik zagra z Gryfem, Stal z Rowem, a Znicz podejmie Resowie. Rozwój powalczy o punkty z Elaną, a lider z Łodzi pojedzie do Elbląga. Olimpia Grudziądz kontra Błękitni, czwarty w tabeli GKS zagra z ostatnią Pogonią. Ruch podejmie Siarkę, a Skra zmierzy się z Radomiakiem.